weźmę za debatę. Nawet byłem wielokrotnie zapraszany do różnych programów przy okazji upadku tych projektów, które były w parlamencie. Ja uważam, że to jest chore, że nawet, ja nawet już nie mówię o tym, czy one zostały przegłosowane, czy nie. Chore jest to, że nasi parlamentarzyści nawet nie doprowadzili do poważnej dyskusji rzetelnej na ten temat, tylko odrzucili projekty ustaw na dzień dobry. To świadczy o tym, że żyjemy w kraju w kompletnym ciemnogrodzie, gdzie nikt się nie zastanawia nad tym, że świat idzie do przodu i że pewne normy się zmieniają. Zwłaszcza, że naprawdę ci, którzy najbardziej bronili się przed tymi zmianami, nic by na tym nie stracili. A co czułeś, albo co myślałeś, jak oglądałeś i słuchałeś wystąpienia posłanki, a raczej pani poseł, Krystyny Pawłowicz? Znaczy ja szczerze mówiąc uważam, że akurat jest to ostatnia osoba, która powinna wypowiadać się na temat bezproduktywności czy czyichkolwiek związków. Ja się szczerze mówiąc nawet poczułem trochę urażony, ponieważ wynikałoby z tego, że każdy związek, który nie jest sformalizowany aktem ślubu, jest związkiem gorszym, jest związkiem bezwartościowym, a to oznacza, że na przykład według tej pani moja córka jest bezwartościowa. Ja obiecuję pani poseł Pawłowicz, że moja córka skończy dobre studia i będzie bardzo dobrze płaciła podatki i będzie naprawdę produktywna i będzie przydatna społeczeństwu.